Found a little bit of light, trying to find my heart. Funny when I break out a lifestyle dark. Honey when I rank in a tight flow spark. What a psycho chart, playing dice, go start. Oh, who are you? Better know yourself. Know your soul, gotta know your wealth. Slow your roll, get a hold, don't melt. And don't you fall when I feel like hell. Oh, who am I? Am I and me? I'm not the one you wanna fuck with. Late nights messing up my sleep, so I'm flustered. Taking out aggression with my pen because I trust it. Writing, trying to get myself a lamb colored cuss for the game. Leave him hanging by his chain, click bang, feeling rage. Feel it fire in my brain, feel insane, and it's all we feel the flame, 45 till my brain playing more. Cześć, witajcie w kolejnym filmiku po chyba miesięcznej przerwie na moim kanale. Słuchajcie, podczas mojej nieobecności w hodowli były dwa wykoty. Pierwszy wykot niestety nieudany, drugi wykot udany. Pierwszy wykot, znaczy pierwsza samica młodo odrzuciła, nie chciała ich karmić, porzucała gniazdo, no ogólnie były jaja z tą samicą. Druga samica bez problemu młodo odchowała, okociła się 23 lipca. Zaraz zobaczycie te młode, jak one tam wyglądają. Bardzo fajnie rosną. No i mam do was jeszcze takie małe pytanie, ponieważ w najbliższym czasie będę tatuował króliki w mojej hodowli. Czy chcielibyście, żebym zrobił z tego filmik, pokazał jak ja to robię, jakie są zasady w moim związku, jaki mam sprzęt i ogólnie jak to wszystko przebiega? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że da radę to wszystko ogarnąć, żeby taki filmik wbił. Pokażę wam jeszcze dzisiaj taką skrzynkę do tatuowania, mniej więcej jak ona wygląda. Bardzo przydatna rzecz w hodowli. Także co, bez dłuższego przedłużania, łapeczka w górę i lecimy do królików. Ok, zacznijmy od samicy, która zmarnowała miod. Generalnie ma chyba na mnie focha, bo... No właśnie, obróć się do aparatu. Nie wal głupa. No zrób to dla mnie. Dobra. Samica dopuszczona pod koniec sierpnia, jest planowany wykot. No i w sumie tylko tyle o niej. Tutaj jeszcze jej można wyciągnąć to. Dobra, potem to zrobimy. Idę wam pokazać młode. Jest więcej do pokazywania tam chociaż. Jeszcze przed tymi młodymi pokażę wam mojego samczyka, którego zostawiłem sobie do stada podstawowego. Samiec po rodzicach z Niemiec, matka 97 punktów, ojciec 96. Ogólnie wszystko spoko, tylko strasznie linieje. To mnie tylko denerwuje. Zobaczę, może go dam na jakąś wystawę jesienną. Jak jeszcze bardziej tam pójdzie w masę. Zobaczymy. Na razie nigdzie go nie pcham. Zostawiam sobie. Tutaj w ogóle wygryzł dziurę. Musiałem zasłonić, żeby przypadkiem nie gryzł dalej i nie przyszedł do królika na spód. Otworzyłem mu jeszcze drzwiczki. W ogóle nie wiem, strasznie gryzie klatki. Zobaczcie, jak tam są powygryzane takie już początkujące dziury. Lecimy do młodych. Ok, tutaj mamy młode z 23 lipca razem z matką. Matka jest z Czech, pierwsza samiczka przywieziona do mojej hodowli z rasy wiedeńskiej białej. I tak, tutaj ten jak sobie fajnie w ogóle leży. Młodych 6, odchowanych 6, bez problemu samica dała sobie radę. Jeżeli chcecie wiedzieć pochodzenie rodziców, to możecie przeczytać na fanpage'u, tam jest wszystko podane. Link do fanpage'a znajdziecie w opisie. Maluczki sobie fajnie rosną. Ogólnie dzisiaj będziemy musieli zmienić im karmidło, bo raz, że jest małe, za małe dla nich, to jeszcze brudne i się trochę wygięło. Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale trochę jej się wygięło. No i pasza zachodzi tam za karmidła. Także zmienimy na R17 karmidełko, a ogólnie młode planuję przenieść do większej klatki, do metrowej. Tam też jest większe karmidło, największe, także już nie będę przekładał karmideł, a po prostu przeniosę młode, chociaż ja za tym za bardzo nie jestem, ale moim zdaniem nie mają co się kurde w tej małej klatce na razie cisnąć, jak wiem, że samczyka mogę przenieść do tej mniejszej klatki. Dobra. Także co, ja lecę po wkrętarkę i będziemy działali z karmidłem, a potem jeszcze zrobimy dla nich paszę. W ogóle był konkurs na fanpage'u, taki malutki, ale był. Trzeba było zgadnąć, jaki jest całkowity skład mojej mieszanki. Jedna osoba mogła wygrać, ja już znam osobę, która wygrała, tylko nie podałem jeszcze zwycięzcy publicznie. Także myślę, że jutro trzeba będzie to ogarnąć. Także co, lecimy, nie przedłużamy. Ok, zabieramy się teraz za paszę. Ogólnie tak, nie wiem czy większość z Was wie, ale już od dłuższego czasu zamieniłem granulat z agrokocięby na piasta. Dwa rodzaje, tutaj jest tucz i junior. Weźmiemy sobie juniora. Dla młodych królików, tutaj już sama resztka. Prawdopodobnie już później, jak mi się zużyje, to pójdzie na inny rodzaj granulatu. Ogólnie co mi się bardzo podoba w granulacie Piasta? Moim zdaniem bardzo mała zawartość pyłu w porównaniu do paszy, którą wcześniej stosowałem. O składzie już nie będę wspominał, każdy sobie może porównać. No i nie powiem, nie ukrywam, zgranulowanie też jest fajnie, że granulki są cieńsze, naprawdę to jest spoko. I tak, tutaj mam resztkę z koperku suszonego. Tutaj dosłownie dwie garści, też to jest resztka, dużo pyłu już na spodzie. Wymieszać wcześniej, ogólnie teraz już mogę mówić, bo konkursu nie ma. Wcześniej dodawałem tutaj płatki owsiane i kukurydzę miażdżoną, ale niestety mi się skończyły i najprawdopodobniej na razie tego nie będę dodawał. I do tego wszystkiego trochę suszonej marchewki. I oto cała mieszanka. No i oczywiście nasypiłem. Aktualnie nie dodaję żadnych innych rzeczy, także to wszystko. Lecimy do młodych. Zasypiemy im do pełna, a potem weźmiemy tamtą resztkę, co została w granulacie, znaczy w karmidle, przesypię i jak zjedzą to im dosypię do karmidła. Dobra, jest do pełna. Ty uważaj. Uważaj, uważaj. Ok, młode sobie zaczęły jeść. Ja Wam jeszcze pokażę jedną samiczkę. Ogólnie zrobiłem dla niej wykotnik. Taką prowizorkę dosłownie, nie wiem, na szybko to zbiłem, żeby samiczka miała gdzie zrobić gniazdo, bo coś ostatnio taki trochę nie wchodziło z tymi wykotami i zobaczę, czy pomoże jej wykotnik. Także teraz do niej sobie pójdziemy. Zamykam klatkę i chodźcie do samiczki. Trochę jest ciemno, ale mam nadzieję, że jakoś to zobaczycie. Zrobiłem dla samicy wykotnik, mówiłem wcześniej tutaj w filmiku, że no trochę jej nie wychodziło z wykotami, na szczęście całe wyszła. I co? Wymiary wykotnika, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 40 cm na 30 cm. Otwór to jest około 20 cm. Taka prowizorka, jeżeli się sprawdzi, to prawdopodobnie będę ich robił więcej sobie do hodowli. Otwierane z góry. Nie wiem po co w ogóle, ale otwierany. No i zobaczymy, jak samica będzie miała wykot, czy to coś w ogóle się sprawdzi. Powinno, no. Na pewno samica dużo w nim siedzi. Co zresztą mogliście zobaczyć na początku, jak wam pokazywałem wykotnik. O, a teraz do niego wleciała. Leży sobie, siedzi. Na razie traktuję jako dobrą skrytkę. Ale zobaczymy, bo ogólnie samica dopuszczona, czy w ogóle będzie odchowywała młode z wykotnikiem. Chciałem już zrobić z rusztem, ale no po prostu chciałem to na szybko w ogóle zobaczyć, czy samica będzie z tego korzystała. Także prawdopodobnie kolejne wykotniki będę ulepszał. Ale to się wszystkiego dowiecie w swoim czasie, że tak powiem. Obiecałem wam jeszcze pokazać skrzynkę do tatuowania królików. Pokażę wam tak z grubsza. Naprawdę spoko rzecz, bo wcześniej jak tatuowałem króliki, to potrzebne były dwie osoby. Jedna osoba musiała trzymać królika, druga osoba musiała tatuować, a teraz królika się wsadza do skrzynki i zamyka się go, królik się nie wierci i bez problemu w jedną osobę można tatuować królika. Jeżeli was interesuje taka skrzynka, to podam wam link w opisie filmu, gdzie możecie taką skrzynkę sobie zakupić. Tam macie cenę, wszystko opisane. Ogólnie jeżeli chodzi o moją opinię na temat tej skrzynki, to powiem wam tak. Tatuowałem w niej jeden miot na 2 razy. Pierwszy raz tatuowałem lewe ucho. Tam chyba było 6 królików. Lewe ucho u tych młodych, czyli numer hodowli. A drugi raz tatuowałem prawe ucho, czyli numery ze związku, jak do mnie przyszły. I naprawdę powiem wam, że bardzo fajnie to szybko i sprawnie szło. Skrzynka otwierana, także wsadzacie sobie młodego. Zamykacie. Królik wam się nie wierci, wystają tylko uszy i łepek. Też sobie królik nic nie zrobi, jeżeli o to chodzi. Także moim zdaniem też jest bezpieczna i wygodna dla hodowcy. No i tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli tylko dacie znać w komentarzach, czy chcecie ten filmik z tatuowania, to zatutuujemy sobie młode w tej skrzynce. Pokażę wam, jak to obsługiwać i ogólnie jak sprawnie to idzie. Także pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, a teraz jeszcze idziemy sobie do maluchów, zobaczymy jak jedzą i powoli będziemy się żegnali. Dobra, na razie dużo tego nie ubyło, także najwidoczniej młode głodne nie są. Co ty go przygniotłaś go? Mądra jesteś. No i okej, słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyli. Jeżeli wam się podobał filmik, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. I mam nadzieję, że do jak najszybszego zobaczenia w kolejnym filmiku. Także trzymajcie się. Piona.